Nazywam się Maria Heyka, jestem pilotką uczestników. Staram się, żeby uczestnik trafił w dane miejsce, w danym momencie, czyli odbieram go od ulicy Jasnej, jak już przychodzi do Filharmonii. Dbam o to, żeby trafił do danej ćwiczeniówki i potem zaprowadzam go na przesłuchanie. Przez to, że mam z nimi bezpośredni kontakt, to często nawiązują się jakieś relacje, jakieś może nie przyjaźnie, ale jakieś bliższe znajomości. Często wymieniamy się kontaktami, oni lubią wiedzieć, co się dzieje na konkursie, lubią pisać, lubią się dowiadywać, czy lubią się też spotkać na kawę po ich przesłuchaniach. No, czujemy, że też są ludźmi i też chcą z nami nawiązywać relacje. W momencie, kiedy są już brawa, to od razu po prostu jesteśmy tam. I nawet, nie wiem, wejść do tego przedsionka i od razu po prostu zapraszać tutaj. Dobra, no co ona teraz gra? Co? Ja tylko posłucham, który jest dobra. No to będziesz miała dodatkową minutkę, tylko podejdziemy. Najciekawsze jest to, że mogę się spotkać z tymi uczestnikami, poznać ich, porozmawiać. Też to jest takie intrygujące, że wśród tych uczestników jest przecież zwycięzca. I może akurat z tym zwycięzcą jakoś się dobrze dogaduję i może kiedyś właśnie będę znała tego zwycięzcę. Po sekundę ja po ciebie zaglądę, dobra? A gdzie jest Asia? Tutaj już? Tutaj. No ona na ostatnią chwilę. Dobrze. Też niesamowite jest to, że non-stop słyszymy te ich wykonania. Non-stop mamy kontakt z tym Chopinem, takim żywym, bardzo dobrze wykonywanym. I myślę, że to jest takie intrygujące, że po prostu też bardzo dużo kultury wsiąka w nas w czasie tych przesłuchań. Niektórzy z uczestników tak bardzo zżywają się z pilotem, z jednym z pilotów albo z kilkoma, że pragną, aby ten pilot właśnie był na ich przesłuchaniach. Niestety czasem grafik na to nie pozwala, ale staramy się wtedy, żeby chociaż ta osoba była gdzieś blisko, przyszła chociaż na to jedno przesłuchanie, żeby sprawić, żeby ten komfort psychiczny był jak największy dla tych uczestników. Ale jest też niesamowicie miłe, że oni tak bardzo traktują nas jako swoich w sumie znajomych czasem, że aż chcą, żebyśmy byli blisko nich w tak ważnej dla nich chwili.